Dobra, jeszcze raz to ostre debiuty. Ostre debiuty. Wyskakuje. Wyzwi. No i co? Nie mogę, tak? Różnica rankingu z ostre debiuty, bla bla bla. A na minutę? O, jest na minutę. To jedziemy. London system. Bartek szybki jest, czy nie? Podpowiedzcie, czego tu się spodziewać. Nie, no do najszybszych nie należy. To może dam radę. No, dobra. A, do F4 miałem je dopuszczać. Zapomniałem o tym drobnym szczególe. Gram na czas. Nie będę ukrywał. Trzeba grać prymitywnie na czas. I już. Słyszeliście kiedyś o takiej strategii arcymistrzowskiej gry na czas? Przeciwnik myśli, że coś mu grozi wielkiego, bo jestem arcymistrzem, a ja po prostu robię losowe ruchy. Co wy na to? Dobra strategia, nie? Teraz już mam taką przewagę czasową, że mogę grać cokolwiek. Chyba. No, no tutaj jakieś motywy, motywiki się zaczynają, ten król. Tak stoi, niepewnie. G3 chyba niepotrzebne było. Ta wieżówka jest remisowa, ale... Król ma problemy, no właśnie. Przejdę do wieżówki. Jedno wieżówki. Ściągnę pionka na A7. No i to już musi być wygrana. Na czas i na pozycję. Udało się wygrać. Może rewanż. Może rewanż zagramy. Dobra. Znowu, byle co, byle szybko. To jest strategia na buleta idealna. Jak się z lepszym zawodnikiem, jak jest się słabszym zawodnikiem, trzeba właśnie się zastanawiać nad posunięciami. No, tutaj dostanę taką nieprzyjemną strukturę niestety. Bardzo nieprzyjemną. A, ten hetman, to wiedziałem, że tam chcę wyskoczyć. Ale mam klopa. No. Nie jest dobrze. Drodzy Państwo. Będę się tu zapierał z całych sił. Skoczka na E7 trzeba przerzucić i liczyć na cud. Inaczej tego nazwać nie można. I na czas. Rzecz jasna. No dobra, spijemy. Co my dzięki temu biciu uzyskaliśmy? Niewiele. Czas. Dobra, zaryzykuję. Oj nie, tak nie mogę zagrać. A to dałem ciała teraz. Dałem ciała. No, zostanę tu pojechany. Defense. Defense, proszę Państwa. No. Mam gorszy czas. Co za dno. Chyba przegram. Coś czuję, że przegram. Z takim czasem. Czyli strategia
Ależ szybki jest, no. I już przegrałem. I to zostałem pozamiatany. No, 1-1 się zrobiło. Szybki teraz był Bartek. No to może jeszcze raz. Jeszcze dwie partie zagramy. Trzeba tutaj przyspieszyć, bo dostałem klopa w poprzedniej partii i przypłaciłem to przede wszystkim słabym czasem, ponieważ pozycja już na koniec nie miała większego znaczenia. Trzeba było tylko szybko robić ruchy. A i mu się zgadza. No dobra. Ale szybki jest. Jest szybki zawodnik. Oj, to bym chyba pana podstawił. Team Bartek piszecie. No ładnie. Ładnie mi tu piszecie. Team Bartek. No tu wsparcia potrzebuję. Biją mnie. A nie Team Bartek. No gadam, gadam i znowu mam czas fatalny. Nie chciałem wymieniać hetmanów. To był misklik. Dobra, wymienimy jedną parę wież, a może i nie. Trzeba porobić parę ruchów primów i nadrobić ten czas. Król tu idzie na przechadzkę i teraz możemy go tutaj maltretować. Albo i nie. Ale się znalazł mat. Samomat. Można powiedzieć. No dobra, to ostatnia. Skandynawsko zagramy. No, ale Bartek królem przeszedł całą szachownicę, żeby na końcu mata dostać. A, to jest niepoprawne, pewnie skoczek B4, ale czasu trochę zmarnuje tutaj Bartek. To jest najważniejsze. No, widzicie? Mówiłem. A może to jest poprawne w ogóle? Tu. I tu. Ale ma rekompensatę małą. Ma lepszy rozwój. Oj, D5 podstawiłem. Nie, 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 nie. Tak nie powinienem zagrać. Na szczęście się upiekło. No, łatwo nie jest. Co, po linii H teraz będzie mi próbował dać mata pewnie. Klasyka gatunku. Może nie. F5, chociaż jest to ryzykowne, nie powinienem robić takich pajacerii tu odstawiać. No właśnie, na B7 mi bije. Znowu zagrałem jak osią. A mam lepszy czas. No i mimo wszystko dalej jest wygrana. Chyba. Tak, tu uda się wygrać. Mam nadzieję. Trzeba tylko figury powymieniać. Tylko albo i aż. A już mam gorszy czas. Nie. Za wolny jestem. Zdecydowanie za wolny jestem. No, kto ma szybszą rękę? Chyba ja. No, dobra. 3-1 mi się udało wygrać, ale ledwo, ledwo. Więc dzięki wielkie. Zagrałem może kiedyś z Barkiem na jakiś mecz się ustawię.
dłuższy, bo widzę, że w buleta to ciśnie nieźle.